Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Kolejny filmik z grzybobrania. W końcu jakiś wypad na grzyby z rana. Sobota, parę minut po siódmej. Już troszkę ludzi w lesie jest, ale nie poddajemy się. Może coś nazbieramy. Ostatni raz byliśmy we wtorek po południu. Minęło kilka dni. No i trzeba sprawdzić, czy są grzyby, czy ich nie ma. No dochodzą mnie słuchy, że są. Jest ich zdecydowanie mniej niż przedtem, ale są. No ale że w sumie i dzisiaj tak pada deszcz. I w czwartek padał taki mocny deszcz. Fuh, komar mi wleciał do ust. I że w czwartek był ten deszcz, no to może coś ruszy na nowo. Także porozglądamy się. Dzisiaj akurat mamy czas. Nie ma co się spieszyć. No i zobaczymy. No ja mam nadzieję, że coś nazbieram. I że będę miał wam co pokazać. Także nie przedłużając, ja zabieram się do zbierania. Dzisiaj jestem na tym miejscu koło parkingu. Na razie tutaj na parkingu była jedna osoba. No a zobaczymy później, ile się zjedzie. Zresztą to nieistotne w sumie. Nas najbardziej ciekawią grzyby. A że w telewizji już nawet bębnią o tym, jaki to jest wysyp grzybów w całej Polsce, no to spodziewam się, że ludzi się jednak najedzie. No ale dobra, bo muszę tutaj zacząć szukać, schylać się trochę. Także mam nadzieję, że coś znajdę, a jak coś znajdę, to się z wami połączę. No i patrzcie, mamy pierwszego grzyba dzisiaj. Całkiem spory. Jak on się tu ustał, to nie wiem. Ale generalnie to już chodzę no prawie z 20 minut i to jest tak naprawdę pierwszy grzyb. Znalazłem jeszcze jednego takiego padziocha. Ale nie wiem, czy on był po prostu zebrany, rozcięty i zostawiony przez kogoś. Czy był nadepnięty za młodu. No bo to jakieś takie o skrawki zebrałem. Tak jakby właśnie go ktoś nadepnął, albo ktoś go znalazł, rozciął i wywalił, bo był robaczywy. No nic, ja go wziąłem, później go zobaczę dokładnie. No a tutaj pierwszy. O taki. To jest jak gdyby o. Z jednego korzenia później dwa kapelusze i się zrósł razem znowu. Także są, jest pierwszy grzyb, tam widzę, że jest drugi. Ale drugiego ktoś inny sobie zerwał. Także może coś będzie. Zobaczymy. Na razie tyle. Pierwszy jest. Idziemy szukać dalej. No i praktycznie to samo miejsce. Kolejny prawdziwek. Takie ładne. Duże. Patrzcie. Lusik. No ale póki co to właśnie taki raczej większy grzyb, czyli stary grzyb. Młodego nie widać. Nie wiem, czy mi ostrość dobrze łapie, czy nie. Trochę ciemno dzisiaj w lesie, bo tak jak mówię, trochę pada. Niebo zachmurzone, ale przynajmniej jest chłodniej. Ale komarów tyle samo co ostatnio. Nie da się wytrzymać. Także prawdziwek w zasadzie numer 3. No i zobaczymy, jak będzie dalej. No oby tak dalej, jak to się mówi. Patrzcie, tutaj taki wielki korzeń. Ktoś wyciął. No a tutaj zaraz następne dwa. Praktycznie tak, jeden już się sam z siebie ułamał. No a ten jeszcze ledwo stoi, ale już cały zjedzony.
połowa zjedzona. Raz. No i ten tutaj. Ten się sam z siebie przewrócił. No ale dwa kolejne, jakby nie było. Tylko to mówię, starszy grzyb. Widać, że ten nowy grzyb nie idzie. No chyba, że coś może teraz po tych deszczach ruszy. Ale ewidentnie jestem w takim miejscu, gdzie taki starszy grzyb jest. Nikt tu nie zaglądał i on się uchował. Następne dwa. No i mamy kolejnego grzyba. W tym samym miejscu praktycznie. Dwa, trzy kroki człowiek zrobi i napotyka. Także ewidentnie miejsce, w które jeszcze nikt w tym roku nie wszedł. No i te prawdziwki miały rację, by tu się tu uchować. Tylko, że co to właśnie? Starszy grzyb. Nawet go nie musiałem odcinać. On sam się praktycznie złamał. Chociaż kapelusz może mieć zdrowy. Zobaczymy. No do suszenia to się one chyba raczej nie nadadzą. Bo to nie dość, że one dzisiaj mokre po tym deszczu, no to takie jeszcze większe. No ale będę musiał je spokojnie zbadać w domu. No ale grzyb to grzyb. Nie ma co narzekać. Prawdziwek to prawdziwek. Bierzemy i idziemy szukać dalej. Patrzcie, tutaj kolejne miejsce, gdzie jakiś wilk czy coś innego zrobiło sobie niezłą wyżerkę. Same gnaty tylko zostały. To pokazuję jako ciekawostkę, a zawijam się stąd jak najszybciej. W końcu jakiś ładny młody grzyb. Tam widzę jeszcze jakieś cięcie. Także może tutaj coś ruszy. Zobaczymy. No ten jest już w końcu taki, że coś z niego można zrobić. Pająk po mnie chodzi, tu kleszcze. Znaczy nie kleszcze, tylko komary. No i fajnie, takie jakby były, byłbym zadowolony. No ale w sumie to ogólnie lepiej, żeby w ogóle coś było niż nic. Także ten mały, widać, że to jakiś świeżak. No i mam nadzieję, że właśnie teraz te grzyby pójdą, szczególnie po tych deszczach. No i mamy kolejnego grzyba. Zastanawiam się, czy go widzicie, bo ja go widzę. I też fajny, młody. Także może tutaj coś się ruszy. O, podnosimy liścia. Jest borowik. Tak dziwnie wyrósł. Bokiem. No chodź tu. Trzyma się, nie chce wyjść. No korzonka ma tu zjedzonego trochę. Ale łebek fajny. Obcinamy korzenia i dajemy do wiaderka. Kolejny młody. Także fajnie. No kolejny, ale ten znowu troszkę większy. O, taki. Bardzo ładny. No i pomału się wiadereczko zapełnia. A takimi dużymi to nie będzie to trudne. Także może się uda uzbierać całe dzisiaj wiadro. Na razie mamy takiego. Idziemy szukać kolejnych. Jeszcze tak o. Tu się w ogóle nadziałem na całą rodzinę, bo tak, tu jest jeden. Tu jest chyba ze trzy albo cztery w kupie. Tu jest chyba tata, taki ogromny. Tutaj znowu dalej jest następny. Najwięcej już chyba nie ma. Dlatego bierzemy się za wyciąganie. No najpierw tego weźmiemy, żeby nie było. A właśnie, tylko że to są te czerwone wrzosowe. Także się nabrałem po raz kolejny.
Tak, to są wszystko te wrzosowe. A ten duży też? Też. I one właśnie takie rosną. Człowiek myśli, że to prawdziwka znalazł. Coś mi to było podejrzane, że one się tak uchowały. A najlepsze jest to, że one zawsze są zdrowe. Ich nic się nie chyta. Robaki ich nie jedzą. No ale mnie takie nie interesują. Chociaż może w sumie wezmę parę na spróbowanie tych mniejszych. Zobaczę jeszcze. Może warto je w końcu spróbować. Także wtopa. To nie są prawdziwe borowiki szlachetne. Mam kolejne ładne dwa borowiki. No i tym razem już nie ma siły, to muszą być szlachetne. Czyli tak. Pierwszy. Ładny. I tu jest drugi. Też ładny. O. Zaraz się tam jeszcze dokładniej rozejrzę. Bo może być ich więcej. No i o takie to nam chodzi, a nie te czerwone. Chociaż te czerwone ludzie jedzą. Nawet ostatnio taki pan mówił, że smaczne, że nazbierał całe wiaderko. Ale akurat tamtych nazbierać całe wiaderko to nie sztuka, bo ich jest tyle, że głowa mała. A my szukamy zdecydowanie takich. Patrzcie, dalej to samo miejsce. Jeden. Tam drugi. Tu trzeci. Tu czwarty. Tu piąty. Ale tym razem tak samo. Szlachetne. Czyli po kolei, czekajcie, ja sobie odłożę nóż. Czyli tak. Ja nie chcę wyjść. Jeden. Drugi. Tu mały, fajny. Trzeci, chociaż zjedzony cały. No ale dobra, weźmiemy. Aha, tu był czwarty. Też taki trochę zjedzony. I tu piąty. Także pięć w kupie. No takie nieidealne, ale bardzo fajne. Czy tu jeszcze więcej gdzieś nie ma? Chyba nie. Także ta rodzinka już jest niezła. No a można... A nie, jeszcze tu są, patrzcie. Aj, zasłaniam ten. Oj! Miałem kropelki wody na ekranie i telefon mi zaczął świrować, także nie wiem, czy coś się nagrało, ale jakby się nie nagrało, to dogrywam. 10 prawdziwków w kupie znalazłem. Także mamy dodatkowych 10. Biorę się za obcinanie korzonków i wkładam je do wiadra. Słuchajcie, miałem już nie nagrywać tego grzyba, ale w końcu go nagram. Bo doszedłem do końca tego miejsca, czyli do takiej drogi leśnej, do takiej poprzecznej drogi. No i teraz wracam w stronę parkingu. No i tutaj znalazłem w tym jednym miejscu te 10 prawdziwków. A teraz mi się jeszcze jeden taki rzucił. No już go miałem nie nagrywać. Ale tu obok jest, patrzcie, znowu taki bykol. Także teraz wszedłem w miejsce, które chyba nikt nie odwiedził jeszcze w tym roku. No i takie prawdziwki będziemy teraz może zbierać. Czyli raz, jednego już mam takiego w wywiaderku, teraz drugi i tu trzeci. Także trzy takie bykole. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Te purpurowe czy czerwone prawdziwki to coraz bardziej zaczynają przypominać nasze. Te borowiki szlachetne. Rośnie sobie coś takiego. Człowiek myśli, że będzie miał borowika. Ściąga tu ten czerwony. Tu ktoś następne dwa wywalił. Ja tego nie zbieram. Chociaż takich młodych się zastanawiałem, czy by nie wziąć parę sztuk.
No ale idziemy tutaj, bo tu znalazłem już naszego borowika. O. Następny duży prawdziwek. Pod drzewkiem sobie rośnie. Nikt go do tej pory nie zebrał. Więc ja to zrobię. No taki. Szlachetny. Nie żaden czerwony. Bulwę mu odcinamy. Bulwę oczywiście chowamy. A borowika do wiadereczka. No i pomału nam się już wiaderko prawie zapełniło. Ilościowo to może nie będzie jakiś niezły wynik, no ale że są duże prawdziwki, to wiaderko mamy zapełnione szybko. O, tak to wygląda. A wziąłem jednego takiego, tego czerwonego, no bo patrzcie, jak go nie wziąć. To prawie jak pod grzybek. Coś się zrobi z tych grzybków, to może jakiegoś smaczku on doda. Także jednego takiego maleńkiego wziąłem. Tego już postanowiłem nagrać, bo nie wiem, czy to nie będzie ostatni grzyb znaleziony dzisiaj. Też duży. Już się prawie rozwala. No ale bierzemy. Tak jak mówię, może ostatni, bo pomału już będziemy się z lasu wynosić. Krótkie podsumowanie grzybobrania. Pełne wiaderko. Dzisiaj nie chce mi się ich wyładowywać. To po pierwsze. Po drugie, dużo ludzi na parkingu. Po trzecie, i tak jest cały stół mokry. Także byłoby to bez sensu. Nie wiem, myślę, że około 30 sztuk. Ale są duże, więc pełne wiaderko. Do tego dwa podgrzybki znalazłem. Generalnie grzybów jest masa. No później jeszcze napełnialiśmy drugie wiadro. Także krótkie takie podsumowanie robię. No sztuk razem to może będzie z 50. Także grzybobranie udane. 2,5 godziny w lesie około. Niektórzy się dopiero teraz zjeżdżają. My już po grzybach. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do komentowania i się widzimy w następnych odcinkach. Cześć.